Widzę w tobie spokój, to mnie bardzo cieszy, ale nie wiem, czy wiesz, Edward Mieszczak robi czystki w Polsacie. Pamiętam, dowiedzieliśmy się około pół miesiąca temu, że z programem Twoja twarz brzmi znajomo żegna się Michał Wiśniewski. Niedawno wyszła informacja, że Katarzyna Skrzynecka także żegna się z show, a była tam od samego początku, od edycji, którą zwyciężyła, potem przez tyle lat siedziała za jurorskim stołem. Czy ty nie obawiasz się też takiego, nie wiem jak to powiedzieć, wyrzucenia? Nie, nie obawiam się. Mamy naprawdę wspaniałe plany z Polsatem. I bardzo ciekawe projekty, które, nie będę powtarzać tego, co mówiłam przy 12 krokach do miłości, ale znowuż myślę, że zrobią niemały chaos, jeżeli chodzi o polską telewizję. Nauczeni już doświadczeniem tamtego reality, żeby nie popełniać może tych samych błędów, a jakieś fajniejsze, wzbogacić to jakieś coś fajniejszego, no będziemy cały czas, myślę, że na tej pozycji wzrostowej, jeżeli chodzi o naszą konkurencję. I mówię to nie tylko jako artystka, która będzie tam twarzą tego reality, ale też jako osoba, która patrzy ze strony widza, też producentki. Uważam, że odniesiemy mega sukces. A jeżeli chodzi o te wszystkie roszady, no więc wydaje się to z jednej strony bardzo przykre dla tych ludzi, którzy tyle lat siedzieli tam i się szyli oko widza, ale z drugiej strony też staram się zrozumieć takie decyzje, bo chodzi o to, żeby może jakąś świeżość wnieść, coś co spowoduje i przyciągnie nową widownię, bo przecież taka jest rola zawsze szefa dyrektora telewizji, żeby przynieść nową widownię. Odświeżyć coś. Odświeżyć i przede wszystkim, oglądalność podnieść. To zadam pytanie w drugą stronę. Czy ty byś widziała się w roli jurorki w tym programie? Twoja twarz brzmi znajoma. Dostałam taką propozycję. Naprawdę? Kurczę, to zobacz, jak dostałam ją, tę propozycję chyba 3 razy. I bardzo za nią serdecznie dziękuję. Bo to zawsze bardzo miłe, jeżeli ktoś mnie widzi w roli jurora, ale ja marzę z całym szacunkiem o tym, żeby usiąść w The Voice of Poland cały czas. I to jest moje spełnienie marzeń. Chcę być trenerem. Pamiętam to. Chcę przekazywać swoje doświadczenia sceniczne, estradowe, wokalne, PR-owe, marketingowe. To jest moje wielkie marzenie i bardzo bym chciała, żeby się spełniło.